Cześć, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi drodzy, zanim zaczniemy kolejny zwariowany odcinek z trybu kreatywnego, chciałem wam coś ogłosić bardzo ważnego. Jutro o godzinie 19 startuje kolejna edycja potyczek streamerów. Tym razem cały turniej będzie oparty na trybie duo, a ja będę miał zaszczyt zagrać w parze z bardzo utalentowanym młodym graczem. Pewnie słyszeliście już o 15-letnim Polaku, który w trzecim tygodniu eliminacji do Fortnite World Cup 2019 zapewnił sobie awans, zajmując pierwsze miejsce. A pod koniec lipca poleci do Stanów Zjednoczonych walczyć o część puli z 30 milionów dolarów. Więc moi drodzy, jutro zapowiada się naprawdę mega ciekawy stream. Obecność jest obowiązkowa, ustawcie sobie budziki, zapiszcie sobie w kalendarzu, zróbcie cokolwiek, żebyście tylko nie przegapili tego wydarzenia. Z pewnością między meczami będziecie mogli zadawać pytania do Łukasza związane z grą Fortnite, a ja postaram się zrobić wszystko co w mojej mocy, żebyśmy coś wygrali. Więc zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał dzwoneczkiem, ponieważ trwają rozmowy z Łukaszem i może niedługo na moim kanale pojawi się seria razem z Łukim, ja wykonujemy różne ciekawe challenge. A wiem, że ty, mordeczko, nie chcesz tego przegapić. Teraz chciałem się zwrócić do wszystkich wspierających z kodem Farel w sklepie Fortnite. Ja wam mega dziękuję za wsparcie. Sprawdźcie ponownie, czy kod Farel w sklepie Fortnite wam się nie zresetował. A na sam koniec chciałem ogłosić, że moja dziewczyna JJ-ka zaczyna nagrywać na YouTube regularnie odcinki, więc wbijcie teraz ostatni odcinek, który znajduje się tutaj w karcie. Zasubskrybujcie kanał, bo niedługo pojawią się tam odcinki z widzami z trybu kreatywnego. Ja już teraz nie przedłużam i zapraszam na bardzo ciekawy odcinek, gdzie razem z Yoshihito Mayoshim oraz JJ-ką graliśmy w bardzo fajny tryb, Find the Button, tylko tym razem szukamy płytki naciskowej, jak w Minecrafcie. Moi drodzy, jest dzisiaj ze mną Yoshihito Mayoshi. Dzień dobry, cześć, witam serdecznie. Oraz debiutantka JJ-ka. Witam serdecznie. I moi drodzy, dzisiaj razem z JJ-ką oraz Yoshim zagramy Find the Button, tylko że dzisiaj zamiast przycisku będziemy szukali płytki naciskowej. Taka płytka naciskowa, Yoshi, w jakiej grze była, pamiętasz? W Minecrafcie. A, dobrze, 200 IQ, 200 IQ. Kiedy naciśniecie nogą na płytkę, wybucha ładunek wybuchowy i otwiera nam drzwi do następnego poziomu. Czy zasady są łatwe i przejrzyste dla was, mordeczki? Jeszcze jak? To ja mam taki pomysł. Justyna oraz Josi, nie wiem czy się zgodzicie, ale załóżmy tak. Każdy, kto pierwszy znajdzie płytkę, zdobywa jeden punkt. Osoba, która zbiera najwięcej punktów, otrzymuje od każdego po 1000 fałdolców. Co wy na to? W sumie spoko. Mi się wydaje, że spoko. Jest o co walczyć. Rywalizacja będzie na pewno. Okej, moi drodzy, ale jeszcze dobra. Justyna, powiedz dwie cyfry. 7 i 8. Josi, dwie cyfry. 2-1. 7821 łapek w górze i robimy kolejny taki tryb z tą oto ekipą. Więc zostawiajcie szybciutko lajki i sprawdźcie, czy kod Farel w sklepie Fortnite wam się nie zresetował. To co? Lecimy? Jesteście gotowi? Pewnie. No to co? Let's go! Okej. Okay. Wow. Okej, okay, jaki biom z jabłuszkami, z autkiem? Szukajcie. Jest, patrz! Na... Nie! Yoshi pierwszy! Dobra, Yoshi, jeden punkt. Ej, poczekaj, wbiegamy wszyscy naraz, żeby nie było tak, że wiesz. Okej, okay, mamy teraz biom zimowy. No co za dżentelmeni! Mamy teraz biom zimowy i może być, powiem wam, ciężko, bo płytka może być przykryta śniegiem. Nie można nic niszczyć. Szukajcie. Jest! Mam! Tutaj! Yeah! Nice. Dwa punkty. Wow. Dobra, bo rzuciłem tak piłką. Mówię, że za dwa punkty, za trzy punkty, przepraszam. Okej, okay, biom pustynny, ale nam to szybko idzie. Kurczę, teraz... Kaktuski, kto pierwszy? Nie! JJ-ka! Nabiegłaś na płytkę, nieświadomie. Ej, naprawdę, przebiegła, nawet nie wiedziałam. Tutaj, zobacz! Gdzie tutaj, o matka, ej, mordeczki, mamy po jednym punkcie każdy, wow! Okej. Tego się nie spodziewałem, ej. XD, dobra, to lecimy. Czekajcie, wszyscy na raz. Stawmy się plecami i na raz, dwa, trzy. O, wrócimy. Dobra. Trzy! Raz. Dobra, szukamy płytki. Nie! No nie wierzę! Znalazłem! Na ślepo, no! Ej! Kurde! Za szybko nam tu idzie, pewnie zaraz się poziomy skończą. No, ale zadyma. Dobra. Czwarty poziom, dwa punkty Farel prowadzi. Wow, drop! Drugi, trzeci, czwarty. Ej, fajna mapka. Dobra, ale szukamy. Jest bardzo nieprzejrzyście. Jest bardzo nieprzejrzyście. Ojej, coś czuję, że... To! No. JJ-ka! No ja tutaj jest! Brawo, JJ-ka znowu znalazła, ej. Czyli po dwa punkty mam razem z JJ-ką. Yoshi mocne tyły obstawia cały czas. Dobra, lecimy. Wetam, cicho, nie? Szukajcie dalej. Szukamy dalej. Okej. Uuu.
Gdzie to jest? Halo? Tutaj jest traktor, ty byłeś w tej chacie z traktorem? Nie, no JJ-ka jest najlepsza! Ty już chyba grałaś w takie tryby, co? Oczywiście, no Minecraft był ogrywany przez 20 lat. Find them button, najlepsza nadeptywaczka. Nadeptywaczka. Najlepsza nadeptywaczka, okej, jakkolwiek to brzmi. Dobra, wow, co my tu mamy? Dobra, to słuchajcie, jak, co wam to przypomina? Zanim zaczniemy, niech każdy coś powie. Co to jest? Co to za biom? Magazyn Zalando. I tu roboty, buty pakują. To jest fabryka Jordanów. O! Fabryka Jordanów, 200 IQ. Myślę, że nie. Ale no dobra, niech będzie. Dobra, ale szukamy teraz płytki naciskowej. Fabryka Jordanów. To jest fabryka... Ej, tu jest opakowanie po burgerach w ogóle. Tak? Oto nie będzie jednak Jordanów. Idę wyżej, zobaczę, może wyżej coś będzie. Czyli JJ-ka 3, Yoshi 1, Farel 2. No dobra. Ej, nie wiem, czy to może być. I co, macie coś? Bo ja nic nie mogę znaleźć. Ej, zadyma tu jest jakaś. Ja nie mogę wyjść. Bóg? Bóg? Zbugowałaś się? A, tutaj jesteś. Mam! Nie! Gdzie było? Tu, za tirem. U góry? Tak, u góry. Ja dziękuję, nice, nice, dobra. Co mam zrobić? Cześć, JJ-ka. Tu, 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 tu. Proszę mnie wypuścić stąd. Musisz dać escape i odwróć się. Dobra, nadbiega. Już jestem, liderka JJ-ka, już jestem o, w miejscu, możemy zaczynać. Liderka JJ-ka. Okej. Okay. Przejście, zapraszam. Gdzie właśnie wypukło? Gdzie? Tutaj, proszę bardzo. A, dobra, tu jest. Alohamora, Alohamora. O, wow, wow! Wow! Wow, jak tam wejść? Czarna dziura. Czarna dziura, czarno tu widzę. Chodź. Idź, idź. Chodźcie. Wow, ej, fajnie tu jest. Ej, jakiś latający, co to jest? Tutaj do strzelania tart... Nie! Jak ta liderka JJ-ka nas porobiła tak szybko? Ej! Dobra, dobra Farel, biegniemy już, chodź. Tak, trzeba nadrobić punktów, szybko! Biegaj, tuptaj tą wodę, chlap! Chlap! Co za oszukiści! Koło palmy, nie ma! Czekaj. Biegajcie, biegajcie w koło, aż kto nadepnie. O! No nie ma, nigdzie. Nie ma no, jeszcze jak mój odkurzacz rumba, prawo, lewo. I czyszczę, w teren. Ej, faktycznie nie ma. Halo. Gdzieś przy wejściu będzie pewnie. Nie, myślałem. Okej. W kącie. Jest tu, jest. Trzy punkty, Yoshi 2, Farel 3, JJ-ka 4. Kolejny stage, welcome back home. Wow! No i jesteśmy w domu. Już myślałem. Pod schodami? Kurde, nie. Szybko, 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 do góry, do góry, do góry. Ej no idź! Bo mnie blokujesz. Pchaj się, no! No, do widzenia. Co jest? No idź! Nie idzie, nie da się wejść. XD. No, nie da się wejść. XD. W kibelku. Wow, ale wanna czysta. Nie da się. No serio? Na drzwi się nie da wejść też? Nie da się? Na piecyk? Yes! Yes! Farel, Farel. No, yes. Za kominkiem, za kominkiem. Cztery. Liderka JJ-ka już prawie spadłaś z pierwszego miejsca. Lecimy dalej. Wow. Wow. Podwójne dno w chacie. Co to? Labirynt. Ohoho. GG. W tym miejscu jest koniec gry. Także moi drodzy, to było na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja razem z Justyną zdobyliśmy tyle samo punktów, więc mamy remis. A wy musicie teraz zostawić 7021 łapek. A w następnym odcinku się wyjaśni, kto jest najlepszym szukaczem, bo na pewno nie Yoshi. JJ-ka liderka. JJ-ka liderka. Piszcie w komentarzu Team JJ-ka, czy Team Yoshi, czy Team Farel. A my widzimy się już w kolejnym odcinku z Find the Button. Trzymajcie się. Hej. Hello. Hello.